A do mnie w ciągu tego tygodnia spływały informacje od różnych osób poroczych z naszego zespołu i widzimy jeden ten sam kierunek, o którym chciałbym wam teraz powiedzieć. To, co widzimy w chwili obecnej, to widzimy wzmożony nacisk chaosu i rozproszenia, jeżeli chodzi o umysł. I chcę, żebyście na to zwrócili uwagę. Oczywiście my jako grupa wstawienników swoją pracę wykonujemy, ale ważna informacja dla was. Zweryfikujcie, czy nie ma takich sytuacji, że coś rozprasza waszą uwagę, że macie wyznaczony już jakiś cel, macie już jakiś plan, a po drodze pojawia się mnóstwo różnych drobnych rzeczy, które odwracają waszą uwagę od tego, co istotne, od tego, co ważne i wy zaczynacie zajmować się tymi rzeczami, które są drobne, które są bez wartości, które są bez jakości, bo one będą was oddalać od waszego celu i od realizacji waszego planu. One będą powodowały, że się będziecie rozmywać w tym. Będziecie tracili czas, będziecie tracili energię, będziecie tracili pieniądze. Więc bardzo ważne jest to, żebyście byli skupieni na celu. Czy to będą cele związane z waszym życiem codziennym, czy to będą jakieś rzeczy związane z waszym rozwojem w Bogu. Nieważne. Generalnie zwróćcie na to uwagę, bo chaos to jest atmosfera piekła. I diabeł wie, że jeżeli człowiek jest rozproszony, to bardzo łatwo jest rozmydlić mu ten cel. Bardzo łatwo jest doprowadzić do tego, że człowiek przestaje widzieć w sposób prawidłowy. On nie widzi. On w związku z tym też nie jest efektywny w swoich działaniach. On jest rozproszony na milion różnych rzeczy, traci więc swoją energię. Zawsze jest taka sytuacja, że kiedy przychodzi chaos jako duch, to potem przychodzi duch złodziejski. Bardzo lubią ze sobą współpracować. Chaos doprowadza do tego, że tracisz orientację, a później przychodzi złodziej i okrada cię z czasu, okrada cię z pieniędzy, okrada cię z dóbr materialnych bądź duchowych. Dlatego zwróć na to uwagę i bierz autorytet nad wszelkim chaosem i rozproszeniem, który może teraz tym bardziej w tym okresie czasu wzmóc się w twoim życiu. Okej? To jest ważne. Dzięki.